O te cudeńka, powalczyli dzisiaj najlepsi zawodnicy z całego świata. To drugi dzień Mistrzostw Świata Open WKO. Zobaczcie całą relację. Chyba nadzieja europejska została troszeczkę zdeptana. Co się tam wydarzyło tak naprawdę, powiedz? No nic nie ukrywam, tak? No jest tutaj chyba nie największą niespodzianką póki co. Generalnie mieliśmy troszeczkę mieszaninę rutyny z młodością. Teraz nie ma to już znaczenia. Drugi dzień Mistrzostw Świata Open w Tokio, 2023 rok. Niestety w tym dniu zobaczymy tylko dwóch reprezentantów Polski. Będzie nim Artem Akimenkow oraz Marek Wolny, więc trzymamy mocno za nich kciuki i zobaczcie, jak wygląda finał Mistrzostw Świata, najważniejszej imprezy w organizacji WKO. Powiem wam, że zaczęło się bardzo mocno. Chyba nadzieja europejska została troszeczkę zdeptana, bo Ewanta Skazauskas właśnie przegrał swoją walkę. Była to dobra walka, ale faktycznie troszkę oddawał tereny. A tutaj jednak w Japonii, jak oddajesz teren, to jest już duży problem. No, zobaczymy. Zostało jeszcze kilku Europejczyków w stawce. To dopiero początek tak naprawdę tego dnia turnieju. Miejmy nadzieję, że będzie coś dla Europy. Ja obstawiam, że może Marek Wolny albo Valery Dimitrov. Tak, Marek? Marek Wolny w gazie. Jest dobrze. Trafił też na przeciwnika, który nie umiał sobie z nim poradzić, całe szczęście. Więc walka do przodu, super. Widać u Marka pełne skupienie na twarzy też. Nie chcę go rozpraszać żadnymi dodatkowymi wywiadami. Pogadamy sobie po tym, jak zdobędzie medal w Mistrzostwach Świata Open. Maciej Mazur ze mną. Jak się czujesz po swojej walce? No dzień już minął. Jakie odczucia? Co się tam wydarzyło tak naprawdę, powiedz? No na pewno jest troszkę żalu, że to wszystko się już skończyło. No walka dosyć krótko trwała, to były tylko te 2 minuty, jedna runda, japoński przeciwnik, gdzieś tam troszkę chaosu na początku. Ciężko było mi odnaleźć się, ustabilizować, jakby na tyle prowadzić tą walkę, żeby móc swobodnie trafiać gdzieś tam w połowie walki. Zaczęło już się układać po mojej myśli to bardziej, już rozgryzłem, że tak powiem, przeciwnika, potem końcówka, on poszedł, ja poszedłem. Już tak widziałem, że jest coraz lepiej, no natomiast system jest taki, że te walki są teraz krótkie, szybko sędziowane. No i tak też sędziowie orzekli zwycięstwo Japończyka, no i koniec przygody. Obserwujesz teraz walki, bacznie, widziałem. Powiedz mi, którą walkę do tej pory oceniłbyś na najciekawszą? No, mi się podobała bardzo walka z Imantasa z Oczajem. Chyba tak z tego, co widziałem dzisiaj, to chyba to. Niestety początku nie widziałem pierwszej walki Guzauskasa z kolei, ale tak z tego, co obserwowałem, no to naprawdę fajna, mocna walka Oczaj z Imantasem. Było na co popatrzeć. A jakieś inne walki jeszcze ciekawe, które zapadły ci w pamięć? No na pewno Gruzin.
Omsk znalazłem. Tak, tak. Widać, że jest dobrze przygotowany, no i też mu jakby ten sposób walki bardzo mu odpowiada. Tak, więc może zajść daleko. On też na Mistrzostwach Europy Open w Warszawie w grudniu drugie miejsce, tak? Tak, więc naprawdę bardzo ciekawa walka. Fajne, naprawdę fajne walki. Widać tutaj ducha walki, widać tutaj zacięcie, widać, że każdy chce wygrać te zawody. No i mamy nadzieję, że tych walk fajnych będzie jeszcze więcej. Artem Achimenkow, jeden z dwóch Polaków, którzy zawalczyli dzisiejszego dnia. Niestety nie udało się, ale możesz być, myślę, zadowolony ze swojej walki. Jak ty się czułeś podczas pojedynku? No, walczyłem z zawodnikiem, który na ostatnim mistrzostwie w Kielcach był trzeci. Jeden z takich najlepszych reprezentantów Japonii. Stoczyłem 2 minuty. No, był mocny, no nic nie ukrywam, tak? Tutaj miał takie ciosy na klatę bardzo mocne, ale gdzieś tam raz mi kolanko wyszło, myślałem, że gdzieś tam mi to bardziej gdzieś tam może upadnie czy coś, ale niestety nie. No i gdzieś tam zrobił tą końcówkę, trochę tam poleciał na siłę bardziej, tak? No a siłą mnie troszkę przebił. No co, tutaj ćwiczyć, tak? Widzimy się za 2 lata, mam nadzieję, na Mistrzostwach Świata Wagowych, w którym on też będzie raczej w tej kategorii. No i zobaczymy, jak tam będzie. No będę ćwiczył, mam 20 lat. Także jeszcze mam wszystko przed sobą. My trzymamy kciuki w takim razie za 2 lata. Bardzo mocno, mamy nadzieję, że będzie wygrana. A teraz lecimy oglądać dalsze pojedynki. Os. Os. Polak, który w tym roku doszedł najdalej spośród wszystkich reprezentantów na Mistrzostwach Świata Open. Jak się czujesz po walce? 1:16 finału. Myślę, że dobry wynik. Dobry. No, troszeczkę nie oddał tego, jak byłem rozstawiony, bo byłem rozstawiony na top 8. No jednak Kazach jest tutaj chyba największą niespodzianką póki co. Mistrzostw rewelacyjny był. Ja liczyłem troszeczkę na dogrywkę. Tam może by się udało coś podziałać, jednak no, wyszło jak wyszło. 16 też jest chyba w porządku, tak mi się wydaje. Także no, jestem zadowolony. Dużo było technik kolanami zarówno z twojej strony, jak i o dziwo z jego strony. Jesteś wysokim gościem, ale widać próbował gdzieś tam trafić cię na głowę. Czy któreś kopnięcie na głowę Hizegeri doszło? One doszły, aczkolwiek nie miały jakiegokolwiek wpływu na mnie. No, zawodnik był bardzo mocno przechylony, takie 30% swoją drogą. Był pochylony, mocno napierał tą klatką, przez co troszeczkę mi zamykał drogę do tych moich kolan. Miał fajne, dynamiczne ręce, tak? Czułem go na brzuchu, czułem go na nodze, no i jednak nie udało się go skończyć, także wynik był jaki był. W takim razie, Marku, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, to były naprawdę świetne walki, wspaniałe emocje dostarczyłeś nam, kibicom, więc myślę, że możesz być z siebie zadowolony. W finałach zostało 3 reprezentantów spoza Japonii, czyli właśnie reprezentant Kazachstanu, który pokonał Marka, oraz Walerii Dimitrow i Edgar Cieciński. Ja osobiście trzymam kciuki za Waleriego Dimitrowa, jak ty, Marek, myślisz? Chciałbym, żeby Edgar spotkał się z Walerym w finale. Obydwóch uwielbiam,
Walery to jest pierwsza chyba osoba, którą poznałem, jak przechodziliśmy do Shinu, jako taki, wiesz, no, top zawodnik. A Edgar to jest moje nemesis. Oczywiście uwielbiam gościa, bardzo się kolegujemy, jednak udało się z nim wygrać dopiero raz. Także no, wzajemny szacunek i, wiesz, taka przyjaźń z walki, z maty jednak tutaj. Także obydwoje. Chciałbym bardzo, żeby wygrał w końcu Walerii, pokazał to wszystko, że da się, że mu się należało, że można trochę starszym wieku jeszcze wygrywać. Także ja myślę, że jak zachowam sobie, wiesz, taki ten ciąg, co zawody, oczko wyżej, no to 42 lata i pyk, mamy mistrzostwo. Tak? Ze mną Szyjan, Bogdan Lubos, trener kadry narodowej. Szyjan, proszę o kilka słów podsumowania dotyczące wszystkich występów wszystkich zawodników tutaj. Generalnie mieliśmy troszeczkę mieszaninę rutyny z młodością. Rutyna, troszkę może jesteśmy zawiedzeni tym, że Maćka nie ma na przykład w półfinale, finale, ale powiem, że Japończycy byli przygotowani na te walki świetnie. Na Maćka byli konkretnie przygotowani, zresztą podobnie jak na innych tych europejskich faworytów. Ta młodość nam się pokazała z bardzo dobrej strony. Tacy zawodnicy jak Mateusz Dyniewicz, Krzysiek Wolny, Artem Akimenkow, to jest przyszłość, to jest niewątpliwie przyszłość. Powiem inaczej, zadowolony jestem praktycznie z wszystkich zawodników, bo każdy dał maksa. Nie było jakichś walk, w których nasi zawodnicy odpadaliby bardzo mocno. Walki wyrównane z topowymi zawodnikami zawsze budują. Drogę musi przebyć zawodnik, reprezentant swojego kraju, żeby zdobyć najwyższe trofeum i stać się, tak jak tu jest napisane, champion, mistrzem świata Open. W stawce pozostało tylko dwóch Europejczyków, jest to Walerii Dimitrow i Edgar Cyciński. Mocno trzymamy za nich kciuki. Jeśli chodzi o kobiety, było nieco mniej reprezentantek, mniejsza kategoria i niestety na etapie ćwierćfinałów odpadła Brigida Gustaj-Tytte, która była ostatnią reprezentantką, można powiedzieć, Europy. Zatem wracamy z powrotem na dół i obserwujemy już ostatnie pojedynki dzisiejszego dnia i tegorocznych Mistrzostw Świata Open.
zobaczcie, jak to tutaj wyglądało zaraz po ogłoszeniu werdyktu. Mistrzostwa Świata Open właśnie się zakończyły. Finał Valery Dimitrov kontra Kembu Iriki. Dość kontrowersyjny finał. Wiele osób na sali pewnie zgodzi się z tym, że to nie Kembu Iriki powinien wygrać, ale teraz nie ma to już znaczenia. Była to naprawdę bardzo pasjonująca walka, pełna emocji. Pierwsze miejsce Kembu Iriki, drugie miejsce Valery Dimitrov, trzecie miejsce Edgar Szczeciński z Litwy. Pewna wygrana przez Vasari, więc tak naprawdę walka skończyła się przed czasem, bo przez IPON. Zawody niesamowite. Bardzo dużo osób na trybunach. Hala ma pojemność około 10 tysięcy osób i można powiedzieć, że była prawie w 80-90% zapełniona. Duże emocje, niesamowite wrażenia. Dzięki, że oglądaliście z nami te relacje Okiem Sportowca. Pamiętajcie, żeby polajkować, udostępnić, no i oczywiście subskrybować. No i co? Widzimy się na następnych, najważniejszych wydarzeniach ze świata Kyokushin. Os!